Beatka poleciała, bo przywieźli nasze drzewa, zobaczcie. Palmiarstwo! Będą rozkładać je. Ole kabany. Co czyno się wkładanie palmów? Kurczę, ale się dzisiaj dzieje. Ustawiamy kwiatki, które będą tutaj dokopane. Przed chwileczką jeszcze tutaj były do... Matka tu działa, bo będą szły dwie palmy tu jeszcze. O. Chłopaki kopią z tyłu już. Będą ciągnąć, widzicie, PVC pipkę, rurę. Oni muszą ciągnąć, kopią, bo tam będą drzewa wstawiane, wiecie. I tu podłączać wodę będą, żeby automatycznie podlewało wszystko. Jeszcze tam beton pod jacuzzi. Wczoraj ja przestawiłem je, tak. Cię zdenerwują? Okej. Wróciliśmy ze sklepu przed chwilą. Las Palmas już stoi. Okej. Mówię, więcej u Beatki na kanale, ona tak więcej pokazuje, ale... Zaraz trzeba telewizor zamontować w sypialni. Pójdzie tam na ścianę. Ale teraz muszę sobie browara walnąć zimnego. Przykręciłem pierwszy uchwyt do telewizora. Bo to ma być ten tutaj, a nie tamten mały. I ten uchwyt jest niedobry. Muszę jechać kupić nowy uchwyt do tyle. Cały czas coś. Chciał, nie chciał, trzeba jechać do Walmartu. Pamiątka z Sears Tower. Przyjechała z nami tutaj. Kosteczka prawie ułożona. I super. Oj kurcze. Leci dzień za dniem, zaraz trzeba do pracy jechać, znaczy zaraz, za niedługo, ale muszę jeszcze zrobić te płytki, moi drodzy, z tyłu tam, na, wiecie, pod szafkami w kuchni, jeszcze parę rzeczy muszę zrobić, zanim wrócę do roboty. No taki widok, no taki widok, no i co? I co zrobisz? Telefon mi tu będzie dzwonił. Kurza twarz, patrzcie, jaka fura jedzie. Dobra, dzisiaj na tym jest, na wiosce jest, powiem wam, na wiosce jest festyn teraz przez kilka dni. Ta droga tam pod koniec, ona jest dalej. O kurde, gdzie ty jesteś? Policji to tu jeździ, wam powiem szczerze, od groma. Także jest. To jest tutaj? Chyba tak. Tu jest droga zamknięta. Trzeba uważać na prędkości, bo można tak się nadziać, a ja jeszcze mam tablice rejestracyjne z Illinois. To taki łasy kąsek, można by powiedzieć, dla tej policji tutaj, nie? Zobaczą, tylko że wiecie, pokazałbym wam moje prawo jazdy, ale na razie wam nie pokażę. Może wam pokażę, ale wam pokażę później. Że na 8 lat jest ważne uprawnienia CDL na ciężarówkę. Także jakbym mnie zatrzymał, to by się trochę zdziwił, bo samochód jeszcze jest z Illinois, a a prawo jazdy już jest tutaj stąd. Zaraz dojedziemy, zobaczycie, jest zamknięte, bo nie wiem, czy widzicie tam po lewu. W nocy tutaj tyle samochodów wszędzie zaparkowanych w nocy, wieczorem, że nie idzie zaparkować. Tam wesołe miasteczko przyjechało, świeci się, fajerwerki strzelają, impreza na całego, żarcie gotują. Tutaj wczoraj było ten, a rodeo robili. Widzicie, koni pełno jest tam i rodeo robili. O. Policja już zamknęła drogę całkiem. Na wsi impreza, że hej, mówię wam, tutaj w tym parku. I tak pachnie tutaj jedzeniem, że szok. Ja coś chciałem powiedzieć, wybiłem się z rytmu, muszę pojechać tutaj gdzieś z Bokalca, bo jadę do Walmartu kupić ten uchwyt na ten telewizor inny. Nie wiem, jak ja tamten kupiłem. Ceną byliśmy za
zainteresowani, bo był strasznie tani. A jak ktoś nieraz mówi, to taniego mięsa to i nawet psy nie jedzą, nie? Także... Dobra, tutaj do Walmartu. Bockiem, bockiem, tędyk. Ja tu już jak u siebie po skosach przejeżdżam. Może uda się kogoś nagrać, jak idzie... Pa, ty papa na tego. Ty wariacie jeden. Niegrzeczny kierowca, nie? Ty wiecie, jak tu jest ciężko znaleźć miejsce gdzieś na parkingu? Jasny gwin. A zwłaszcza teraz, jak ta cała impreza jest, to znaleźć tutaj gdzieś miejsce, to jest normalnie jakiś sukces. Wezmę kamerę. Spróbuję coś w Walmartcie przygrać, nie? A czemu nie? Ty, no pa, tu nie znajdziesz, chłopie, choćbyś napęczniał, to ciężko jest się gdzieś wbić. Trzeba będzie stanąć gdzieś daleko. Kalifornia. Kalifornia, mi musisz tu skręcać teraz. I na pewno mi złapisz moją miejscówkę, którą bym miał bliżej, ale trudno. Jest i motocykl. Dobra. Volkswagen. Boże, co to za Volkswagen jest? Golf kombi, czy jak to, nie kombi, tylko golf jakiś tam. Okej, nieważne. Dobra, stanę tutaj. Dobra, Nevada staje tak. I ten golf to diesel. Ale numer. Muszę kawałek dalej podjechać, stanąłem za blisko. Ktoś mi dupkę może ukroić. Dobra. Idziemy na zakupy, nie? Znaczy na zakupy, na zakup. O, muza gra w sklepie, to na pewno nagramy coś. W sklepie już Halloween wszędzie. I tyle. No dobra, tu jest sekcja elektroniczna. Ile PlayStation? Nie ma ceny? No jest, 499. Myśmy kupili... ten telewizor. 220 chyba dolarów, czy coś takiego. Nie ma ceny. Dobra, muszę znaleźć uchwyt. LG 75 cali, 648, ale tutaj jest niecałe 500 TLC roku, 75 cali, 448. Okej, okay. O takiego dziada mi chodzi. Dobra, mam gościa. I tak na szybko tylko. 75 cali Samsung, 568 kosztuje, nie? Tutaj mniejsze są 118, ten kosztuje 70 cali, 398 dolców. Dobra, zasuwam. Tutaj taka sekcja bardziej dla kobiet, nie? Że mogłyby sobie coś tam poszyć. No nawet jakbym wam chciał kogoś pokazać dzisiaj z bronią przy pasku, to za bardzo nie widzieliście, jaki samochodzik pojechał. A tu wcześniej był taki sam ten samochodzik, co ja mam w garażu, nie? UTV. Batka mówi, musimy naszego zrobić i na takie zakupy sobie przyjeżdżać. Ja mówię, no oczywiście. Nevada. Wciąż Illinois. Wiecie, co wam powiem? Może to dla niektórych się wydać trochę takie dziwne. Dla tych, co nie znają tematu, nie? Ale jak widzicie, niebo jest błękitne. Co to oznacza? Oznacza to, tu jest takie fajne, ktoś zrobił tu na pustyni. Tam można wejść, opisane jest. Kurczę, takie starodawne miasteczko z Dzikiego Zachodu, tam są wozy konne, domy jak kiedyś wyglądały. Trzeba będzie kiedyś zajść to zobaczyć. Dla tych, co są w temacie, to wam powiem tak.
dzięki temu, że jest słońce, naturalnie dostajemy witaminę S jak słońce, tak? Przez cały dzień. I człowiek ani nie jest ospały, ani nie jest taki, wiecie, zmęczony. Ma, wiecie, o czym mówię? Jak jest słońce, to jest i taka wewnętrzna energia. To samo tutaj występuje dzięki temu, że jest dużo słoneczka. Człowiek ma chęć wiele rzeczy robić, ale to musiałby ktoś zrozumieć, kto wie, o czym mówię. Ktoś powie, a tam na wiosce może być takie kurcze energia czy coś. No może być. Uwierzcie mi, że cieplutkie, wręcz gorące słoneczko robi swoje. I to, że tej wilgoci nie ma, no bo nie ma, jest ile? 8, góra 10, no czasami 12% wilgoci, to dzięki temu człowiek się tak nie poci. Nie macie takiego, wiecie, zmęczenia w sobie. Okej, wjeżdżamy na wioskę, znaczy na dzielnię i jedziemy zaraz do domku montować dalej ten uchwyt na telewizor. Tutaj ci panowie, co robią, kontraktorzy, obcinali kamienie piłą, wiecie, spalinową tą. U sąsiada impreza dzisiaj jakaś. Kurde, ale słońce jest prosto w twarz. Tutaj do Beatki zapraszam na kanał, to zobaczycie, jak roślinki są wymienione z tyłu i z przodu. A ja co? Ja jak zwykle pełno pudeł mam do... Pełno pudeł w garażu jest, kartonów jakichś pustych. Muszę to wszystko pociąć i powrzucać na pakę, żeby wywieźć to do śmieci, nie? No i wszystko, widzicie, cofam sobie, jeżdżę tu w koło na elektrycznym silniku bez palenia benzynki. To jest właśnie hybrydowy samochód. A teraz musiałem. O, aż. Oj, kurde, wam powiem szczerze, że i w domu jeszcze bałagan, jak się patrzy. Jutro będę chciał wyjąć. A jutro to płytki będę robił. Kurde, nie mam już siły, tyle roboty jest. O, Beatka właśnie nagrywa coś tam, co ogarniamy. Także zapraszam, u nas to tak. Część możecie się u mnie dowiedzieć, a resztę u Beatki. Ja idę kartony opędzlowywać. Betty i Becia, zapraszam na YouTube'a. A ja jutro wyciągnę maszynę, przemyję sobie side by side i będę chciał trochę przemyć z kurzu mój samochód. A ja kartonuję. Wiecie co, przeciąłem materac, bo to stary jest, znaczy stary. Zobaczcie, on ma w środku w ściankach działowych ma takie sznurki. Nawet nie widziałem, żeby zeszło z niego dobrze powietrze. A ja te kartony, te porozrywać, muszę porozcinać więcej już nóż. Idę działać. Trzeba wziąć takie pudło, przeciąć taśmę na dole. Okej. Porozrywać, poskładać i do wozu. To jest właśnie to, jak masz pick-upa. Jeszcze jest pełno ziemi, wiecie, bo kwiatki przywoziliśmy, nie? Otwierasz klapę, tylko pakę wrzucasz i tyle rzeczy można zapakować, że głowa mała do pick-upa. Tutaj był ten prysznic. Taki zwykły, srebrny, dziadowski. Właśnie zmieniam wszystko na czarne. Założyłem sobie to. Tą górną wajchą przekręcam sobie prysznic na dół. To ma kilka regulacji. Kupiłem sobie tą przedłużkę. No i teraz zmieniam tutaj to, żeby było wszystko czarne. No i dalej. Wszystko nowiutkie przyszło. Widzicie, tu można zmieniać sobie, jaki chcemy
prysznic przełączyć na górę można, jak ktoś chce. No i super. O wiele ładniej to wygląda niż ten taki srebrny, zwykły. Już się nagrywa. Nie, wykąpałem się przed chwilą. Leżę sobie w wyrku, zaraz zobaczymy, jak to wszystko będzie działać. Okay, telewizorek tam stoi. Ten będzie w poniedziałek oddany do sklepu. Za mały. Tu mam pilota od wiatroka. Ale wiatrak mi nie jest potrzebny. Czekaj, wyłączę gościa. Ok. Światełko sobie można przyciemnić. Można sobie zmienić barwę. No to taka bardziej. No nieważne, pilocik na czas tu jest na dole. Włączamy na przykład na godzinę, na dwie i na 4 godziny. Ale teraz tak. Tu jest pilot od telewizora. Patrz na to, patrz. Ale żeby sobie słuchać przez słuchawki, nie? Moment, bo muszę tu otworzyć korbę. Ok. Roku. I teraz tak. Otwieram siatkę. Device'y. Zapyta się mnie, czy telewizor z dużego pokoju, czy ten tutaj. Ok, już włączony cyk. Proszę bardzo. I teraz muszę sobie poustawiać wszystko. Ale wyłączam telefon, wkładam słuchaweczki i słucham sobie przez słuchawki, żeby nie przeszkadzać babce, bo po drugiej stronie tu wisi 55, a po drugiej stronie tej ściany wisi 75. Dobranoc. Oj, kurczę, powoli się już robi coraz lepiej. Dzisiejszy projekt to jest tak. Płyteczki, tu mam laser ustawiony. Idealną kreskę widzicie. Podkręcane mam gniazdka. Jak partacz na krzyżyki. Zaczynam robić tutaj z tyłu ten backsplash cały. Wycinki moje. Tutaj miałem taki setupik, jakby to powiedzieć, nie? Ciekawe, woda była jeszcze w ogóle w maszynce? O, już się... jeszcze była. Trzeba wylać wodę. Zwinąć sprzęcior. Las Palmas zaczyna się robić. One tak wyjdą szybko. Zobaczycie za 2 lata. Będzie zakryta tutaj chata. Przez palmiata. Tu będzie, to wszystko będzie pięknie zrobione. Zobaczycie, zobaczycie. Tam będzie zrobione takie palenisko. Bardzo fajne. Także, jak myślicie, jaka pogoda dzisiaj? Bo w Chicago pada. Ktoś zaraz powie, ale kurna wariat. Zaraz wam powiem, o co chodzi. Tam na ścianie, nie? Już on kiedyś pokazywałem. Tam na ścianie wisi automat, który podlewa. Znaczy włącza system podlewania na nawadniania. Kamera złapała tam na rogu i już kwinka. Złapał Chodzi o to, że o 7 godzinie rano włącza się podlewanie. Chcę zobaczyć, specjalnie wstałem rano wcześnie, żeby zobaczyć, czy się włączy. I czy będą działać wszystkie podlewaczki. Tu raczej 159. Jak pogoda? Wczoraj wieczorem siedzieliśmy z Beatką z tyłu. Tak księżyc świecił mocno, a tyle gwiazd było, tyle gwiazd, że się w głowie nie mieści. I teraz tak. Dzisiaj mister Pakrat wypad robi.
palemka jest, jest, tak? Tam będzie bratka jeszcze kupowała kwiatek jeden i tam jest drugi taki za skałami, którego można powiedzieć, że slakiem trafił. No dobra, włączać. Patrz. Włączyły się wszystkie. Tu przy palemce jest, a tutaj? Aha. Tu nie ma i tu nie ma. Gdzie oni to dali? Gdzieś tam jest. A tu jest, ok. Dobra, jest. A przy tym... Jest. Jest tutaj, ok. Jest i podlewa. Dobra. A przy tym... Będzie go znaleźć. Tu, tu co? Piździec jakiś. Dobra, te to mają w środku. Okej. Okay. Widzicie ten usech? Ten podlewa. Tu podlewa. Tam podlewa. Ten tu podlewa. I z tyłu jeszcze trzeba zobaczyć szybko. A te już podlewało. Czyli, że te są na inną godzinę. Okej. Okay. Muszę sprawdzić, na którą godzinę są te nastawione. Alright. Kontrola była. Więcej pudeł do porwania. Trochę jestem taki zniesmaczony, bo wiecie, sprawdzałem przed chwilą to koło. I rzeczywiście gdzieś jest coś w tym kole takiego malutkiego. Nie wiem co. Na razie się tym nie przejmuję. Później zajadę do dealera, zapytam co i jak. A teraz wam pokażę moją robotę z płytkami. Aha, dzisiaj zmierzę sobie te półki tutaj. Jeszcze batka dociera. Nie mogę tego gniazdka przykręcić na razie. To jest od modemu, bo nie mam śrubek dłuższych, muszę kupić. Ale jak na moje umiejętności, wiem, że zaraz znajdą się płytkarze, że powiedzą, że coś jest nie tak. Waki, ja nie jestem zawodowym płytkarzem. Tutaj tak wpuściłem za lodówkę, żeby nie było widać. Tam opuściłem w dół. Myślę, że jest ok. Kolejny projekt zrobiony. Ja wczoraj zapomniałem, znaczy wcześniej zapomniałem wam powiedzieć, widzicie, to te docinki są takie trochę mało profesjonalne, nie? No ale tutaj przychodzi gniazdko, ładnie wszystko zakryje. Ale tak, zrobiłem tą płytkę, bo przepraszam, ktoś jak robi płytki, to wie, że najgorsze jest docinki, jak są gniazdka. Tu musiałem górę przycinać, bo za wysoka była jedna, nie? Tu powinienem wyciąć ją tak bardziej do góry, ale to nie widać. Nieważne, nie jestem profesjonalny. Wyciąłem to sobie wszystko, założyłem płytki. I teraz taka sytuacja. Przykręciłem gniazdko pod spodem, nie to, co tu z zewnątrz widać, tylko gniazdko. Dociągłem, bo śrubki miałem za krótkie i tu mi u góry odeszła płytka. Zrobiła się... Mówię, pierniczę. I tak wziąłem rękę i tak zacząłem naciskać. I nagle... Wiecie, o czym mówię. Ten taki nieprzyjazny dla człowieka głos. Pęknięcia. I jebut. Takie pęknięcie. Matka mówi, spróbuj może fugą. Wiedziałem od początku, że nie przejdzie.
Próbowałem, ale nic nie wyszło. No i musiałem od nowa docinać. A najgorsze, że o, tam miałem maszynę, wszystko sobie już ją wyczyściłem, osuszyłem, odniosłem, a grinerkę, czyli szlifierkę tą taką ręczną, no bo... Chciałbym chyba kontener. Oho, jest kontener. Idę, przyjechał człowiek po skrzynię. O, przestawia się, będzie zabierał pakrata.